kiedy zaglądasz do pokoju siostry. Dobra. I teraz szybko, pyk. Kiedy pierwszy raz idziesz na randkę z Tindera i z daleka widzisz laskę, z którą się umówiłeś. Właściciel jednak nie uważał, że mogłoby zrobić... Co to jest? Czemu to jest takie grube? Kiedy powiesz babci, że zrobiłeś sobie tatuaż, a ten tu obok to twój chłopak. O Jezu! O Boże! Jakbym ze snajperki dostał! Boże! O mój Boże, nie mogę... Reklama! Dzisiejszym sponsorem mojego jedzonka jest Ride Shadow Legends. Czyli gierka, którą już pewnie dobrze znacie, pokazywają chyba już każdy, ale jak nie widziałeś, to ja chętnie pokażę, co to za problem dla mnie. Gierka chyba w sumie z najlepszą grafiką, jaka jest dostępna obecnie w takich giereczkach multiplatformowych. Wszędzie zagracie ogólnie, wszędzie. To warto. Setki czempionów, setki artefaktów, setki różnych skilli, różnych w dupę wszystkiego, co w tej gierce jest, pozwoli na dużą ilość godzin zatopić się w tym świecie, który jest w sumie kozacki, więc git chyba. Pamiętaj o rejestracji z mojego linku, dodasz mi giga wsparcie, link jest w opisie, pamiętaj, z niego, z innego nie, tylko z tego ok, dzięki, kocham cię, widzów. Mi przypadł do gustu najbardziej ork, co macie go od początku gierki w sumie do wyboru, takie ma dwa toporki, krzyczy, ale to jak coś nie ten. Szybki żart. Ale generalnie, no to co, chłop jest giga kozakiem, fajne skille ma, obszarowe, wali bomby toporami i masz go na start. To w sumie też jest całkiem fajne, że można takiego kozaka od początku być. Macie też odmiany tych czempionów, czyli takie podgrupy, czyli co, legendarny, rar, epicki, różne takie rzeczy. Tutaj macie na przykład taką orczycę, co jest legendarna, więc chyba musi być giga kozacka. Tak się patrzy, myślę, a to pierwsza orczyca, co w grze widzę, tak mi się wydaje, która jest fajna. Ale no, wciąga kampania, ciągły progres tej kampanii, ciągłe ulepszanie itemów za srebro, tam za diamenty, mogą wypaść jakieś lepsze itemki, wypadły jakieś buty z lifestylem kozackie, nie wiem za bardzo o co chodzi, dopiero poznaję tą gierkę, ale chyba są kozackie po ulepszeniu za całe siano. Teraz jeszcze dodatkowo w najnowszym patchu dodali Doom Tower, co 20 pięter, co 10 piętro masz bossa, jakiś sekret roomu, jakiś sekret itemy, jakieś tupe same sekrety na tym Doom Tower, także idź szybko, bo ci ktoś sekrety spod nosa zgarnie. Pobierz z linku w opisie. Aj, właśnie, bo ciągle mówię tak, zarejestruj się z linku, czemu? Masz z tego tak, 50 srebra, 50 diamencików, to mam zapisane, bo tyle rzeczy tu jest, 5 mystery shardów, 1 dzień boost exp, refill energii, bo energia się marnuje na kampanię i tak dalej, także masz tu refila, 1 clan boss K, to ja nawet nie wiem co to jest, bo jeszcze w klanie nie byłem, ale warto mieć jak dają za darmo, także no, i jeszcze ten champion kozacki. To jest giga kozak, weź go, bo jest za darmo, z linku, pamiętaj. W tej skrzyneczki w gierce w ciągu 30 dni te wszystkie nagrody, zobacz sobie czy dostałeś i rób oro w gierce. I co, i to tyle, dzięki za obejrzenie, dzięki, że wspierasz, dzięki to mam na jedzonko, teraz sobie oglądam dalej film, kocham cię, siema, pa! Kutas XD. Kurwa mać! Atakuje mnie Kutas! Proszę, zamykaj drzwi. O Jezu, a mnie przestraszyła szmula. Kaczyński do Andrzeja Dudy i Mateusza Morawieckiego podczas obrad przed podpisaniem kolejnych ustaw. Czasem trzeba ubrudzić sobie ręce, proste to jest, logiczne, prawda? Czasem trzeba ubrudzić łapy, żeby dobrze zarobić. Logika nakazuje. Tekst na podryw by Spartiatix. To działa w praktyce. Pokazać ci moją katanę? Szmato. Sparta jedzie ratować Żydów. Dobra, gdzie jest ten obóz? Ty skapnął się, że jedziemy? Musimy zostawić wypowiedź znanego i lubianego niemieckiego polityka ze śmiesznym wąsem. Dopali się? Tak. Zawsze się zastanawiam, czy one się dopalają, te...
Były prezydent USA o zemście na USA, bo sfakeowano głosy w wyborach. Proszę, proszę, zrzucaj te bomby! No nie zrzuca tych bomb jak trzeba! Te bomby rzucaj! Partia TIX po podłączeniu VR. Jania, wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy brainy. Co jest? Myślałem, że będę w porno. Jasne, jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej... Chyba, że to fabuła, dobra. Płacą za... Gdy uprawiasz seks i nagle cię ugryzie. AAAAAA! Szmata kolce wyjęła! Co to ma w dupę być? Jaką czeską? Jak na rozgrzewkę walnąć partię, twoją partię na czeską. Że jesteś gotowy. Ja będę ją oglądał. Jaką czeską? Co to znaczy? Bo mi piszą XD, nie? A na czeską! Jasna, a na czeską! Nie! Bo ja myślałem, że jakieś otwarcie czeskie! I myślę, co jest przecież jakieś... Sparta czyta przeciwników lepiej niż mistrz szachowy XDDDDDD. Jeżeli on pójdzie tutaj, to po prostu wezmę, za darmo. To jest takie rozumowanie, że przeciwnik jest idiotą totalnym. My to myśl... I to jest nie do końca dobre, nie? Ale no bo zobacz, dobie. Jeżeli on zagrał o jedno po... Baba smakuje herbatę, Sparta dubbing. Testuję. Sparta kończy karier Disa XD. Już więcej ludzi nie wykorzystasz. Jezus. Kiedy liczysz pieniądze z komunii i coś się nie zgadza. Ty no, mało tych monet. Kurde, tam jest worek! Czas. Kiedy typ od historii weźmie cię do odpowiedzi ustnej, a ty jesteś na bombie stulecia. Syrys miał czołgi, miał helikoptery, a ostatecznie lizał dupę Rzymowi. I co? To Rzym w takim razie miał chyba broń laserową, widzowie, ale upadł dlatego, bo skończyły się po prostu baterie do broni laserowej i wtedy wpieprzyli się wikingowie jacyś i ich po prostu zaorali, czy tam barbarzyńcy. Spartia TIX, ale ja jestem mądry od roku, nie płacę rachunków za prąd, komornik 10S później do drzwi. No! Szmata się nie ugnie! Partia TIX po 25 latach bezrobocia. Każdy ma prawo się spóźnić do roboty. Parta u okulisty. Suje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Nic nie widzę, wiecie, naprawdę. Chcę, kurwa, wzbogacić. No to pomagam. Kiedy stary pijany ci wpierdoli i trafi do więzienia. Chyba nie wyjdzie. Wiecie? Chyba nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Polak na robocie w Niemczech. Lop. Praca największym szczęściem z krzata. Praca, praca, praca. Parta pierwszy raz ma tiki. Co się stało? Ewangelia według świętego Bartka. Co jest złego w współżyciu? Pewnie współżycie jest takie dobre, jak w Biblii było, że Abraham swoją córkę, wnuczkę i prawnuczkę walił w dupę. No wiadomo! Sparta i jego cel. Lepiej już się rzucaj. Trafię w to drzewo. Spartia TIX wyraża swoje poglady. Białe! Lepsze! Zaklęcie trzech poziomu na ochronę ubrań. Chronienie ubrań przed kurzem. Przecież no to wyrzuć, jak nie masz ochoty tego. No. Nie będzie pata dzisiaj. O kurde. Nie, nie, pamiętam. Nie będzie pata dzisiaj. I na prymówikach, jak mistrz świata.
Jezus, nie tu poszedłem! Szatan. Ja pierdzielę! No psy! Partia TIX otwarcie mówi o decyzji przy wyborze kierunku edukacji. Ty, mi się wydaje, że właśnie życie na ulicy będzie najciekawsze do grania. Może najciekawsze będzie życie na ulicy i napieprzanie się z gangusami, nie? Najarany Sparta opowiada mamie, co robił u Koloegi. Fajny wieczór. Gotowała obiad. Pasuje ci. Chodziliśmy po moście. Stary wali matkę na łeb, matka wyzywa go od nierobów, ty wychodzisz z pokoju, bo już nie wytrzymujesz. Kurde, no przestańcie chlać! Putin przypadkowo spuszcza bombę atomową na Białoruś zamiast na Polskę i traci cenne sekundy życia. Kurde, nie ten guzik! Te sekundy teraz stracone, ja pierdziel! Bill Gates o najnowszej inwestycji. Dobra. Ty COVID serio oddaję. Warto go było iść. Ale wbił w bit z bekiem pok. Kiedy ogarnąłeś, że został ci tylko rok bycia dzieckiem? 17 level! Boże, jak ten exp zapieprza! Krzyk. Teleportacja w 2077. Oczywiście są. Bezczelny! Jezu, co się stało? Partia TIX do nauczyciela FU, kiedy mówi ze zatrzymals się w czasie. Zatrzymać to mogą twojego starego, jak po pijanemu chodzi po mieście, śmieciu. Zamknij ten łeb z tym stoperem pieprzonym. Najlepszy dzwonek na TLEZ. Krzyknij kosmos. Sorry, kecy! Nikt, ludzie w XVI wieku. Ziemniak! Co jest? Ale rarytas! Da się go zasadzić, czy trzeba jakiś nasiona? Husaria! Mamy znowu szansę przejąć Europę!